Witajcie, przyjaciele! W życiu każdego pojawiają się momenty, w których masz już dość i chcesz coś zmienić. I bardzo dobrze, ponieważ taki stan jest dużo lepszy od stanu, w którym wszystko jest średnie. Nie jest na tyle źle, żeby mieć motywację, żeby coś zmienić, ale jednocześnie nie jest na tyle dobrze, żeby czuć się szczęśliwym. Więc jeśli w twoim życiu zaistnieje w pewnym momencie stan, w którym będziesz potrzebował coś zmienić, wyjść wreszcie z tej codzienności, to bardzo dobrze, bo to znaczy, że pojawiła się motywacja do tego, żeby ruszyć z miejsca. No ale właśnie, coś zmienić w życiu. Tylko czym jest to coś? Wiele osób chciałoby się ruszyć, tylko nie wie, w którą stronę pójść, od czego zacząć. Wiele osób też tworzy wielkie, ogromne wizje tego, jak powinno wyglądać ich idealne życie do tego, żeby czuć się dobrze, a czasem wystarczy zmienić jedną małą rzecz, żeby zmienił się cały system. I o tym, co zrobić, żeby zmienić coś w swoim życiu, opowiem w dzisiejszym odcinku. Oglądajcie! Sposób pierwszy. Otwórz się na kontakty międzyludzkie. Człowiek jest istotą społeczną, niezależnie czy jest introwertyczny czy ekstrawertyczny. Potrzebujemy kontaktów z innymi ludźmi. Potrzebujemy czuć, że jesteśmy częścią jakiejś grupy, że jesteśmy częścią społeczeństwa, a nie samotną wyspą. I czasem nasze kiepskie samopoczucie wynika właśnie z tego, że coś jest nie tak z tymi relacjami z innymi ludźmi. Jak więc otworzyć się na kontakty międzyludzkie? Przede wszystkim, zamiast lajkować komuś coś na Facebooku, to napisz do tej osoby. Zamiast pisać, zadzwoń! Stachu? Zadzwoń i umów się z tą osobą, wyjdźcie gdzieś razem. Jest Stachu w domu? Ale nie na zasadzie, trzeba się zgadać, albo może kiedyś spróbujemy się zgadać jak coś. Oczywiście jest tak, że z reguły czym jesteś starszy, tym coraz trudniej zorganizować spotkanie z drugą osobą, bo każdy ma już swoje zajęcia, ma swoje życie, często ma swoją rodzinę, ale wierz mi, że jest naprawdę mnóstwo twoich znajomych, z którymi kontakty być może zaniedbałeś, którzy czekają na to, aż do nich zadzwonisz i wyjdziesz z inicjatywą, konkretnym planem: stary, spotkajmy się tego i tego dnia, o tej i tej porze, w celu tego i tego. Dziś jest piękny dzień, żeby wreszcie zadzwonić, a? Dlatego niezależnie ile masz lajków na Facebooku albo followersów na Instagramie, nic nie zastąpi takiego zwykłego, żywego kontaktu, szczerego kontaktu z drugim człowiekiem. Sposób drugi, zaryzykuj. Tkwienie w jednym miejscu, nie podejmowanie nowych działań jest bardzo bezpieczne i bardzo wygodne. Ale czasami warto podjąć jakieś ryzyko. I tu nie chodzi o coś bardzo ryzykownego. O kurwa, rzeczywiście! Ale o zrobienie czegokolwiek, co wiąże się z jakimś przełamaniem swoich emocji. I czasem to ryzyko nie musi być bardzo ryzykowne. Tym ryzykiem może być jedynie to, że na przykład się trochę postresujesz. Zrób coś, co wiąże się z ryzykiem poniesienia porażki. Jak poczuć, że żyjesz? Znaleźć się w ryzykownej sytuacji. W momencie, kiedy twoje życie w jakimś sensie jest zagrożone, to później czujesz, że żyjesz. Dostajesz nagrodę za to, że zrobiłeś coś ryzykownego w postaci tego zastrzyku dopaminy, że się przełamałeś. Zrób coś, co wzniesie cię na jakieś emocje, co sprawi, że coś poczujesz. Cokolwiek. Nawet stres, ale coś poczujesz, bo tak jak mówię, najgorsza jest ta średniość. Nie obawiaj się porażki. To nie porażka, ale mało ambitny cel jest błędem. W wielkiej próbie honorowo jest nawet polec. Bruce Lee. Sposób trzeci. Zmień miejsce. Nasz umysł działa w ten sposób, że z miejscem, w którym przebywamy, często kojarzymy swoje emocje. Jeśli ciągle przebywasz w tym samym miejscu i masz niekoniecznie zasobne emocje, to te emocje tak jakby zakotwiczają się właśnie w tym miejscu. Czasem więc dobrze jest zmienić to miejsce. Zmienić je w tym sensie, że na przykład jeśli siedzisz w pokoju,
to zmienić coś w tym pokoju. Przemeblować ten pokój, zmienić kolor ścian, zmienić ustawienie komputera, przy którym siedzisz, przestawić łóżko. To też jest zmiana miejsca, zmiana twojego otoczenia. Jeśli przebywasz w swoim pokoju większość dnia, a co za tym idzie większość życia, to zrób wszystko, żeby czuć się w tym pokoju dobrze. Ale mówię, zmień miejsce także w kontekście tego, że na przykład jeśli prowadzisz dekadencki styl życia i ciągle chodzisz do tej samej knajpy nachlać się i mówić, że wszystko się kiedyś skończy, dobry z takim życiem, no to idź do innej knajpy. Ja pijemy. Kiedy pójdziesz do innej knajpy, to siłą rzeczy otworzysz się na coś nowego, na inne stany, na inne emocje, które nie są skojarzone z tym danym miejscem. Więc pojaw się w nowym miejscu, a pojawią się nowe emocje. Najprostszym sposobem na to, żeby zmienić miejsce i w ogóle chyba, żeby zmienić coś w swoim życiu, jest podróż. Ale nie musisz od razu wyjeżdżać na drugi koniec świata, bo niektórym się wydaje, że czym dalej gdzieś wyjadą, tym dalej będą od wszystkich swoich negatywnych emocji. Niekoniecznie. Czasem podróż na drugi koniec miasta może już zmienić coś w twoim życiu, może zmienić w jakimś stopniu twój stan emocjonalny. Albo możesz wsiąść na rower i jechać przed siebie na weekend, albo wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbając o bagaż i nie dbając o bilet i ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Sposób czwarty, więcej się ruszaj. Współczesny człowiek porusza się nienaturalnie mało i czasem warto się trochę spocić w życiu, czasem warto wyrobić jakąś dzienną dawkę ruchu, dać sobie w kość, podjąć jakiś wysiłek, bo to uczy także nasz umysł do tego, żeby właśnie, nawet jak się nie chce, to ruszyć się z miejsca. I ja nie mówię tu o tym, żeby zaraz zapisywać się na siłownię, na crossfit czy coś w tym stylu. Czasem wystarczy przejść się na spacer. Czasem wystarczy pojechać rowerem do pracy, a nie samochodem, tak jak zawsze. Czasem można iść, nie wiem, poskakać na trampolinie, popływać, albo można na przykład zacząć dzień od zrobienia 10 pompek i skończyć dzień na tym, że zrobisz 10 pompek. To jest niewiele, ale jeśli w ogóle się nie ruszasz, to spróbuj zrobić chociaż 10 pompek. Zobaczysz, co się zmieni. Sposób piąty, zmień dietę. W zasadzie ruch i dieta to jest podstawa wszystkiego i bardzo dużo negatywnych emocji, które pojawiają się w naszym życiu, bierze się właśnie z tego. I mówiąc tutaj zmień dietę, nie mam na myśli tego, żeby zaraz jeść 5 bezglutenowych posiłków dziennie i w ogóle prowadzić fit lifestyle. Racjonalne żywienie, 5 posiłków dziennie. Ale czasem to sprowadza się do tego, żeby po prostu nie wpierdzielać fast foodów i chipsów 3 razy dziennie, tylko od czasu do czasu. Jedzenie słodyczy często sprawia, że jesteśmy ospali, czujemy się źle, nie mamy motywacji, więc zmień swoją dietę nawet nie tyle na zdrową, co chociażby na nie-niezdrową i zobacz, ile może się dzięki temu zmienić. Sposób szósty, ogranicz nałogi. Oczywiście, kiedy masz jakiś gorszy okres w życiu, to ciężko w tym czasie rzucać palenie albo zrezygnować na przykład z kawy, ale ogranicz te nałogi. To znaczy, jeśli palisz 10 papierosów dziennie, to zacznij palić 8. Tak, albo 5. Jeśli wypijasz 5 kaw dziennie, to może jednak da się wypijać te 2 kawy dziennie i to już wystarczy. Ale powiesz, ale ja w zasadzie nie mam żadnych nałogów. Ale czy na pewno? A na przykład masturbacja. Kiedyś mówiło się o tym, że to jest grzech, że w ogóle pójdziesz do piekła, jeśli nieskromnie bawisz się własnym ciałem. Moim zdaniem to jest trochę przesada, żeby tak na to patrzeć, ale teraz patrzy się na to zupełnie odwrotnie. Masturbacja! Widać, że lubi pani masturbację. Uwielbiam się masturbować! Tak jakby to było coś wręcz dobrego, pożądanego, to nie jest tematem tabu, przecież każdy to robi, to jest normalne, więc nie ma to żadnych negatywnych konsekwencji. Otóż ma! Po co tracić energię, wyrzucać z siebie substancje mineralne? Orgazm wytwarza ogromne ilości dopaminy, jak narkotyk. A dopamina to jest hormon nagrody, hormon zwycięstwa. Kiedy zrobisz coś dobrze, twój umysł produkuje dopaminę, czyli nagradza cię za to, że zrobiłeś coś fajnego dobrym stanem emocjonalnym.
No i pomyśl sobie, za co nagradzasz siebie w momencie, kiedy w taki sposób produkujesz dopaminę. Za to, że siedzisz przed kompem i bawisz się sam ze sobą w ukryciu, kiedy nikt nie widzi i w zasadzie nic nie robisz produktywnego. Oglądasz gołe baby, a mimo to dostajesz nagrodę. No właśnie, nagrodę za to, że nic nie robisz. Po co masz coś robić, skoro nagradzasz siebie za nic nie robienie? Czujesz to? Nie robisz nic i dostajesz nagrodę. Za nic. Więc uczysz swój umysł, że robienie niczego wiąże się z nagrodą, jak bodźce Pawłowa. No zobacz, to tak jakby pies dostawał nagrodę w postaci na przykład smakołyka za to, że siedzi i nic nie robi. Że się nie rusza. Co by zaczął robić pies? Zacząłby się częściej nie ruszać, bo to by mu się kojarzyło z tym, że dostanie nagrodę. Z zastrzykiem dopaminy. I tak samo ty, jeśli nie robisz nic, a dajesz sobie taką sztuczną nagrodę, to wypompowujesz się z motywacji. Dlatego z masturbacją jest jak z każdym innym nałogiem. Oczywiście całkowite zrezygnowanie z tego może nie być łatwe, ale przynajmniej ogranicz. Ogranicz do raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie. I zobaczysz, jak wiele energii będzie się w tobie kumulowało. Musisz zacząć coś robić, żeby dostać tę nagrodę, ten zastrzyk dopaminy. Pomyśl o tym. Tak więc, jeśli chcesz zmienić coś w swoim życiu, to te coś może być bardzo proste. To może być coś, co możesz zmienić już teraz, już dzisiaj, już w momencie, kiedy skończysz oglądać ten filmik, już możesz zacząć wdrażać te małe zmiany. Na przykład mówisz, ach, moje życie się zmieni, jak będę miliarderem. To czasem wystarczy zacząć od zrobienia 10 pompek dziennie. Tak, możesz wdrożyć każdą z tych rzeczy po trochu, albo te wszystkie rzeczy naraz. Możesz wdrożyć jeden z tych punktów, który jest szczególnie istotny w twoim przypadku, albo wdrożyć każdy z tych punktów po trochu, a na większe zmiany przyjdzie jeszcze czas. Ważne, żeby też otworzyć się na wejście w taki flow, że po prostu wszystko zaczyna się kręcić, niesie cię fala. Życzę każdemu takiego stanu, ale dobrze jest od czegoś zacząć. To tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, przyjaciele. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!